Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, to zaszczyt, że mogę brać udział w tym spotkaniu zorganizowanym w tej sali, w parlamencie, wśród wszystkich tych obecnych na tym spotkaniu obrońców życia. Chciałabym zacząć od mojej historii, a także opowiedzieć o sytuacji w samych Stanach Zjednoczonych i w świecie. Uważam, że to może być ostrzeżenie co do tego, co może się stać w Polsce i co właściwie już czyha gdzieś za drzwiami. Mieszkam w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, razem z mężem wychowujemy 8 dzieci. Dziękuję. Bóg mówił, żeby się rozmnażać, więc to robimy. 13-letnia córka, potem 4 chłopców z rzędu 7-, 6-, 5- i 4-letni, potem 2 bliźniaczki i 8-miesięcznego chłopca Fultona. Nie wiem, czy do końca byłam przygotowana na pogodę tutaj. W Teksasie nie jest aż tak zimno tutaj, natomiast zimno jest. Z Planned Parenthood związałam się w college'u. Sama wzrastałam w domu konserwatywnym, właściwie we wspólnocie pro-lifersów. Nie rozmawialiśmy o aborcji w domu. Rodzice uznali, że skoro mam religijne wychowanie, to nie było powodów, dla których mielibyśmy o tym rozmawiać, ponieważ nigdy taka opcja nie powstałaby w głowie ich chrześcijańskiej córki. Potem trafiłam na uniwersytecie i wtedy zgłosiłam się jako wolontariuszka do pracy w jednej z klinik. Planned Parenthood to jedna z organizacji świadcząca usługi aborcyjne na całym świecie, jedna z największych na świecie, funkcjonująca w formie federacji, obecna we wszystkich krajach na świecie, w tym również w Polsce. Chcą też wniknąć tu, tak jak do każdego kraju. W tamtym okresie przytrafiła mi się pierwsza nieplanowana ciąża, stąd poddałam się zabiegowi aborcyjnemu. Później po roku była kolejna nieplanowana ciąża i wtedy nie poddam się zabiegowi, tylko przyjęłam lekarstwo. Może kilka słów na ten temat. Kobiety, które przyjmują tabletki wczesnoporonne, nie dostają odpowiedniej informacji na temat tego, co ich czeka. Mówimy, że jest 1000 przypadków aborcji w Polsce. Zapewniam was, jest ich dużo więcej przypadków aborcji w Polsce rocznie ze względu na dostępność tabletek przeciwporonnych. Przecież można je tak łatwo zamówić, dostać pocztą i tak dalej. To był 8 tydzień. Udałam się do kliniki. Wzięłam pierwszą tabletkę, która powoduje śmierć dziecka, to znaczy pozbawia je środków do życia, głodzi je na śmierć. Potem bierze się kolejne takie tabletki już w domu. Kiedy się je przyjmuje, to macica zaczyna się kurczyć i wypycha dziecko już w domu. No więc właśnie tak było w moim przypadku. Natychmiast zaczęłam krwawić. Klinika aborcyjna powiedziała mi, że będzie to drobne krwawienie, ale nie będzie ciężkie, normalnie jak w przypadku miesiączki. Natomiast
kiedy u mnie pojawiło się to krwawienie razem z potwornym bólem, którego wcześniej nigdy w życiu nie dane było mi czuć. Pamiętam, jak poszłam do łazienki, siedziałam na muszli klozetowej, krwawiłam. I pomyślałam sobie, dobrze, wejdę pod prysznic, ponieważ ta ciepła woda ulży mi trochę w tym straszliwym, przejmującym bólu. No i tak stałam pod tym ciepłym strumieniem wody i miałam, nagle odczułam takie uderzenie ostrego, gwałtownego bólu. Usłyszałam, jak coś uderza w podłogę brodzika. Spojrzałam i zobaczyłam, że to było moje dziecko. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Stałam w obliczu decyzji. Albo je podniosę i gdzieś je położę, może trafi, może je gdzieś odłożę, albo spłukam w ubikacji, albo wyrzucę do kosza. Obie te decyzje wydawały mi się wtedy okropne, ale nie wiedziałam, jak mam postąpić. W związku z tym podniosłam to dziecko, wzięłam je w ręce, w dłonie i umieściłam je w toalecie i spuściłam wodę. I pomyślałam sobie, że będę w stanie też zapomnieć o tym dziecku, tak jak łatwo udało mi się spuścić tą wodę, ale tak się nie stało. A rzeczywistość tej medycznej, lekowej aborcji jest taka, że nie znamy długofalowych skutków, psychologicznych skutków dla kobiet, które biorą te tabletki poronne. Jak to będzie w przypadku tysięcy kobiet, które idą do łazienki w domu, czy na uniwersytecie, w akademiku. Jak to będzie, kiedy to dziecko pojawi się i one wrzucą je do toalety i po prostu podejmą tą decyzję, żeby spuścić wodę? No nie wiemy. Potem przez 8 tygodni miałam krwawienia w trakcie procesu aborcji. I przez ten czas oddaliłam się od Planned Parenthood. Byłam zła na nich, bo okłamali mnie o tym zabiegu aborcyjnym. Ale ostatecznie zdałam sobie sprawę, że nie chciałam mieć dziecka, oni dali mi lek, żebym tego dziecka nie miała. Wróciłam do kliniki 8 tygodni później i podjęłam pracę na pełen etat. Przez około 7 lat pracowałam dla Planned Parenthood, nim zaczęłam uważać, że moja praca powoduje mi jeden pewien dyskomfort. W 2009 roku powiedziano mi, że będziemy budować największą klinikę aborcyjną na zachodniej półkuli. To miała być druga największa klinika po Chinach. 7 pięter i my powinniśmy być w stanie przeprowadzać aborcję u dzieci do 6 miesiąca ciąży właśnie w tej klinice, bez względu na przyczynę, dla której tej aborcji się dokonuje. Po raz pierwszy zaczęło mnie niepokoić to, co my robimy w Planned Parenthood. Nawet jeśli byłam za wyborem, nawet jeśli byłam przekonana co do aborcji, wierzyłam w aborcję, w prawo do aborcji, to w dalszym ciągu uważam, że 24 tygodnie, te 6 miesięcy to jest jednak za dużo, żeby przeprowadzać się tak późno tą aborcję. Kilka miesięcy później wezwano mnie do spotkania z moim przełożonym i rozmawialiśmy o budżecie. Powiedziano mi na tym spotkaniu, że podwoimy nasze kwoty aborcyjne, czyli tą liczbę aborcji, które musimy sprzedać kobietom, które przychodzą do naszych klinik. Planned Parenthood i przemysł aborcyjny nie są zainteresowane
przedstawianiem wyboru kobietom, czy też jakiejś opcji. Są zainteresowani wyłącznie sprzedażą aborcji. Aborcja jest produktem, jest biznesem. I jest to produkt, który generuje największy przychód wśród wszystkich klinik aborcyjnych. Pomyślałam sobie, że to chyba jakiś błąd, bo przecież przez ostatnie 7 lat byłam przekonana, że naszym celem w Planned Parenthood jest spowodowanie, by aborcja była rzadka, bezpieczna i legalna. A tu było napisane na kartce, że nie tylko mamy kwotę aborcyjną, tylko że mamy ją podwoić na dodatek. I to mi naprawdę przeszkadzało. Nie przeszkadzało mnie wystarczająco, by odejść z pracy jednak. Miesiąc później poproszono mnie, bym wzięła udział w zabiegu aborcji z użyciem USG. Użyciem USG przez cały zabieg. To nie było powszechnie stosowane w klinikach aborcyjnych. Aborcje zazwyczaj przeprowadzane są w sposób ślepy. Lekarz wchodzi do pomieszczenia, kobieta otrzymuje środek uspokajający, zaczyna się zabieg. Wprowadza się ssak 2 do macicy kobiety. To jest oczywiście w przypadku aborcji w pierwszym trymestrze, czyli do 14 tygodni. Ten ssak jest wprowadzany i w sposób taki ślepy, on porusza tym ssakiem w macicy kobiety aż do momentu, kiedy uzna, że ma dość krwi i tkanki w pojemniku szklanym. Potem ten szklany pojemnik trafia do laboratorium, które nazywa się laboratorium POC. POC to skrót od Products of Conception, czyli produkt poczęcia. Produkt poczęcia to dziecko. Natomiast nie można powiedzieć dziecko w klinice aborcyjnej. W związku z tym myśmy mówili POC, POC. Albo jeśli personel żartował, to mówili, że to oznacza kawałki dzieci. Pieces of children. Technik w laboratorium brał to wszystko z tego pojemnika szklanego i na takiej tacy wykładał i tam składał części dziecka. Robiliśmy to po to, bo gdybyśmy zostawili rękę, głowę, nogę czy część kręgosłupa w macicy kobiety, to mogłaby mieć bardzo poważną infekcję, która doprowadziłaby do jej śmierci. Po tym, jak te wszystkie części były złożone, to wszystko się brało i wrzucało do worka plastikowego i ten worek plastikowy trafiał do lodówki, który żartobliwie nazywaliśmy żłobkiem. Raz w tygodniu firma, która odbierała odpady medyczne, przyjeżdżała do naszej kliniki i odbierała te wszystkie worki plastikowe z dziećmi i zabierała je do swojego jakiegoś centrum, gdzie były spalane. Tak odbywają się aborcje codziennie w USA, 2400 razy dziennie, mniej więcej, średnio. Ja pracowałam tylko w Planned Parenthood, więc wiem, jak wygląda ich protokół, jak wyglądają zabiegi przeprowadzane właśnie w Planned Parenthood. Ale odwiedził nas kiedyś lekarz spoza miasta i on wyjaśnił, że on w swojej prywatnej gabinecie, w którym przeprowadzał aborcję, używał aparatu USG przez cały zabieg aborcji. I mówił, że jest to bezpieczniejsze dla pacjentki, kiedy może widzieć części ciała, na których przeprowadza zabieg. No i rzeczywiście miało to dla mnie sens, więc wróciłam do mojego przełożonego i powiedziałam, słuchaj, jeżeli to jest najbezpieczniejszy rodzaj aborcji, to dlaczego nie jest to nasz standard opieki w naszej klinice aborcyjnej? A ta osoba mi powiedziała, co jest najbezpieczniejsze dla kobiet, ale to zabiera dodatkowe 3 minuty czasu na każdą aborcję. I ja wiedziałam, że nasz cel w klinice aborcyjnej było przeprowadzanie zabiegu, przez całego zabiegu w 5 minut, od momentu, kiedy kobieta trafia na stół i z niego schodzi. W związku z tym, kiedy robiliśmy od 30-60 aborcji dziennie,
to nie byliśmy w stanie zagwarantować tych 3 dodatkowych minut. Zaakceptowałam tą odpowiedź, ale ten lekarz przyjechał do naszej kliniki, wezwał mnie na zabieg aborcyjny, miałam asystować mu, miałam trzymać głowicę USG na brzuchu kobiety, żeby lekarz mógł widzieć dziecko. Zrobiliśmy pomiar i okazało się, że jest to pierwszy trymestr. On 13 tygodni mniej więcej miało to dziecko. Po 13 tygodniach, jak wiemy, wszystko już jest ukształtowane. Ręce, palce, nogi, serce bije od 18 dni. Po 18 dniach od poczęcia fale mózgu są aktywne. Badanie nam pokazało, że dziecko w łonie czuje ból już po 12 tygodniu, a być może wcześniej. Każdy organ wewnętrzny, którym my dziś tutaj siedzimy, jest ukształtowany u dziecka już w 13 tygodniu ciąży. Poza łonem dziecko mniej więcej ma od 3 do 4 cali, takie jest duże. Nie wiemy, nawet jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to dziewczynka, czy chłopiec. Patrząc na ten ekran, widziałam, że ten obraz wygląda jak dziecko. Ale wiedziałam, że tak nie może być, bo przecież klinika aborcyjna uczyła mnie czegoś innego. Ci, którzy wspierają wybór, mówią, że aborcja staje się dzieckiem tylko wtedy, kiedy matka decyduje, że to jest chciana ciąża. Jeśli ta ciąża nigdy nie jest chciana, to ciąża nigdy nie staje się dzieckiem. That's abortion science. To jest nauka aborcyjna. Ale byłam zdenerwowana, dlatego że to wyglądało jak dziecko, ja nie wiedziałam, co też za chwilę zobaczę. A mogłam widzieć, jak ssak 2 jest wprowadzany do macicy kobiety, widziałam, jak zbliża się do miejsca, gdzie jest dziecko i gdy w końcu dotknęło boku dziecka, to dziecko nagle odskoczyło. I zaczęło ruszać rękami i nogami, jakby starało się uciec od tego instrumentu aborcyjnego, ale nie miało dokąd uciec. I w przeciągu kilku sekund lekarz poprosił technika, by włączył maszynę ssącą, a ja przerażona oglądałam, jak 13-tygodniowe, w pełni ukształtowane dziecko jest rozrywane na kawałki w łonie matki. I zaledwie minutę później ekran był czarny i wiedziałam, że aborcja zakończyła się sukcesem. Wróciłam do mojego biura tego dnia, nie wiedząc, jak dalej będzie wyglądało moje życie, natomiast wiedziałam, że nie mogę więcej brać udziału w aborcji. W związku z tym odeszłam z pracy. Drodzy przyjaciele, jestem dzisiaj tutaj, by przekazać wam ostrzeżenie. Możecie sobie myśleć, no cóż, mamy lepsze przepisy, lepiej chronimy nasze dzieci, ale kompromisy są przyjmowane również tutaj, w Polsce. W dalszym ciągu są 3 powody, dla których niewinne dziecko może być rozerwane na kawałki w łonie matki tutaj w Polsce. Pierwszy to w przypadku gwałtu. Ja i mój mąż zaadoptowaliśmy dziecko 4 lata temu, które zostało poczęte właśnie w wyniku gwałtu. Nasz syn Jude ma tyle samo godności, tyle samo wartości i jest tak samo w pełni człowiekiem, jak nasze dzieci, które zostały poczęte w miłości. Czy właśnie to zdaniem Polaków na to zasługują dzieci poczęte w gwałcie? Są poczęte z przemocą i w związku z tym odpowiedź na to jest promowanie dalszej przemocy w stosunku do niewinnego dziecka?
To można zaakceptować? Inna sytuacja, w której aborcja jest zgodna z prawem, to sytuacja, gdy dziecko nie będzie mogło przeżyć poza łonem matki. Nie będzie w stanie same przeżyć poza łonem matki. Ale większość aborcji w Polsce odbywa się nie w przypadku dzieci, które nie są w stanie same przeżyć poza łonem matki. Większość aborcji w Polsce przeprowadzanych jest na dzieciach, które mają zespół Downa albo inne schorzenia, czy też niepełnosprawności, które nie zagrażają jego życiu. A jednocześnie te dzieci właśnie są zabijane. Proszę zrozumieć, każde dziecko, bez względu na niepełnosprawność, jak głęboka jest to, poważna niepełnosprawność, nie zasługuje na śmierć. Natomiast prawo, które istnieje tutaj w Polsce, obowiązuje w Polsce, nie jest do końca przestrzegane, nawet w tej chwili. 96% aborcji, które odbywają się w Polsce, to aborcje eugeniczne. Aborcje na dzieciach, które byłyby w stanie przeżyć poza łonem matki. Słyszałam takie świadectwo 3 dni temu. To były świadectwa pielęgniarek położnych, które pracują w polskich szpitalach. Opowiadają historie o dzieciach, które mają już 30 tygodni, 7-8 miesięcy, na których przeprowadza się aborcje, bo być może mają zespół Downa, być może mają zespół Turnera, może nie mają żadnego zespołu, może wyszedł u nich prenatalny test pozytywnie, ale nie jest to prawdziwy wynik, prawidłowy wynik. I pielęgniarki mówią, że te dzieci są, przez przypadek mogą się urodzić żywe po aborcji. Rozwiązaniem w takiej sytuacji w polskich szpitalach nie jest opieka nad dziećmi, które rodzą się żywe. Rozwiązaniem w polskich szpitalach jest branie tych dzieci, dzieci, które płaczą, które ruszają się, są żywe, biorą to w pełni ukształtowane dziecko i wsadzają do wiaderka z formaldehydem, aż się utopi. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić bardziej bolesną śmierć dla dziecka niż wchłanianie do płuc chemikaliów, aż póki się nie utopi? Bo to się właśnie tutaj dzieje, w waszych szpitalach w Polsce. Nie jesteście pozbawieni problemu aborcji. Wręcz przeciwnie. Kompromisy zostały podjęte w Polsce, w waszym parlamencie. Inny przypadek, w którym aborcja jest akceptowalna w Polsce, to sytuacja, w której życie matki może być zagrożone. Możecie porozmawiać z każdym kompetentnym położnikiem, ginekologiem i oni powiedzą, że nie ma takiego przypadku, nigdy nie było takiego przypadku w historii, w którym zabicie nienarodzonego dziecka było konieczne, by uratować życie kobiety. To się nie dzieje. Takie sytuacje nie istnieją.
nie było takiej sytuacji, ani jednej. Mogą być takie chwile, kiedy dziecko może musi urodzić się wcześniej, w 24, 5 czy 6 tygodniu ciąży, ale te dzieci mają bardzo duże szanse przeżycia i życia poza łonem matki. Nie ma powodu, dla którego niewinne dziecko miałoby zginąć w łonie matki, ani z powodów medycznych, niepełnosprawności, a już na pewno nie dlatego, że ich matka przeżyła traumę z powodu gwałtu. Chciałbym wyjaśnić, jak przeprowadza się aborcje w drugim trymestrze w klinikach na całym świecie. W drugim trymestrze dziecko jest już za duże, żeby przeszło przez ssak. Dlatego lekarz używa narzędzi chirurgicznych, wprowadza je do macicy kobiety i szczypcami najpierw rozdziera ciało dziecka, a potem stopniowo je wyciąga. Najpierw ramiona, potem rączki, główkę, tułów. W trzecim trymestrze aborcje można przeprowadzać na trzy sposoby. Można je wykorzystać poprzez wstrzyknięcie roztworu salinkowego do łona matki, właściwie w ten sposób wypalić dziecko, właściwie kwas solny wypala dziecko przy nieprawdopodobnym bólu. A kiedy dziecko już umrze, matka je rodzi. W trzecim trymestrze można również wstrzyknąć do łona kobiety lekarstwo na serce. W przypadku dziecka dojdzie do przedawkowania, nawet 48 godzin trwa agonia takiego dziecka. Kobiety mówią, że czują, jak dziecko przez ten czas, kiedy przyjmuje tą dawkę, walczy o życie, cierpi. I już po śmierci dziecka w łonie kobieta je rodzi. Jest jeszcze trzeci sposób na przeprowadzenie aborcji w trzecim trymestrze. To jest on najczęściej stosowany na świecie. Sposób to jest aborcja przy częściowym urodzeniu. Więc kobieta rodzi dziecko pośladkowo, czyli wtedy dziecko wychodzi stopami i kiedy już wydobędą się nóżki i dłonie, lekarz przecina dziecko tak, że kiedy jego głowa znajduje się jeszcze w łonie matki, kiedy głowa odpada, rodzi się jego pozostała część. That is abortion. Tak wygląda właśnie aborcja. Wiele tych zabiegów przeprowadza się właśnie tu, w Polsce, w tych trzech wyjątkach, które są dopuszczone prawem. Dzieci, które tak wspaniale powstają przez działanie Boga. Przyjechałam do Was z ostrzeżeniem, ponieważ zjeździłam świat i dostrzegłam, jaka to epidemia. W Indiach dzieci są zabijane w drodze aborcji tylko dlatego, że są dziewczynkami. Jeżeli trudno jest rozpoznać płeć
dziecka w łonie matki i w końcu ono się rodzi. Jest to dziewczynka, to matka przykłada po prostu ręcznik do twarzyczki dziecka i w ten sposób je dusi. Dziecko umiera. Te dzieci potem się chowa gdzieś na tyłach domów. W Chinach istnieją aborcje przymusowe. 80% wszystkich takich zabiegów to są zabiegi przeprowadzane pod przymusem. Kobiety się wiąże i zaciąga do szpitali albo klinik aborcyjny. Wiąże się je za dłonie i za nogi tak, żeby nie mogły się ruszać, kiedy lekarz zabija ich dziecko. W Islandii zaledwie 2 lata temu prezydent złożył oświadczenie, że wyeliminowali tam zespół Downa, właśnie w Islandii. Nie, nie wyeliminowali zespołu Downa, po prostu zabijają każde dziecko, u którego zdiagnozowano zespół Downa. Polska jest niebezpiecznie blisko tych samych polityk i zasad, które są w tej chwili wdrażane w Islandii. W Stanach Zjednoczonych kobieta może wejść do kliniki aborcyjnej w każdym dniu w 9 miesiącach ciąży i po prostu bez względu na powód zabić swoje dziecko z własnego wyboru. Mówię o tym wszystkim po to, żeby Państwo zyskali perspektywę. Jeżeli Polki i Polacy nie przeciwstawią się tym barbarzyńskim praktykom, tym aktom nienawiści, padniecie ofiarą tych wszystkich praktyk, których ofiarą padł już cały świat. Wszystko zaczyna się od dzieci nienarodzonych, a potem przesuwa się do innych grup osób bardziej narażonych, wrażliwych, w Holandii na przykład. Jeżeli ma się 65 lat, ukończyło się 65 lat, można wejść do apteki, pokazać dowód osobisty z datą urodzenia i zyskać tabletki, które po zażyciu spowodują, że umieramy. W Stanach Zjednoczonych problem eutanazji rozlewa się po całym kraju. Przy niepełnosprawności, przewlekłej chorobie, nawet jeżeli jest się dzieckiem, to rodzice mogą podjąć decyzję o zakończeniu jego życia przez eutanazję. Musicie to zrozumieć, jeżeli nie wstaniecie, nie przeciwstawicie się, nie odeprzecie tej tendencji, to tak się stanie. To nie jest tak, że wy jesteście odgrodzeni od problemów, przed którymi w tej chwili stoi cały świat. Są problemy, które dzieją się w innych krajach, ale dzieją się też tu. Wielu z was być może chce się odwrócić, przymykać oczy, nie uznając tego, co się w tej chwili tutaj dzieje w waszym własnym kraju. Byłam wszędzie już w tym tygodniu w Polsce i w każdej rozmowie, i w każdym wystąpieniu, kiedy rozmawiałam z tymi pielęgniarkami, z tymi położnymi, które widzą, jak prawie 9-miesięczne dzieci w 9. miesiącu ciąży trafiają do formaldehydu i tam są topione. To wszystko się dzieje. Tysiące kamer wycelowanych w moją twarz, tysiące dziennikarzy. A przecież tylko jeden artykuł wspominał o tych dzieciach, o tych właśnie dzieciach. Jeden. Dlaczego nie chcecie usłyszeć prawdy na temat tego, co się dzieje? Dlaczego wasze media zatrzymują prawdę?
nie podają jej. To są pytania, które należy sobie stawiać. Państwo zasługują na tę wiedzę. Te dzieci, wasze dzieci, które są zabijane, zasługują na sprawiedliwość. Jeżeli nie będziecie gotowi domagać się sprawiedliwości dla tych niewinnych dzieci, to kto ma to robić? Kto? Jak zrozumiałam, tu w Polsce w 2017 i 2018 roku ponad milion osób podpisało wniosek o wprowadzenie zmian do prawa kończących 96% wszystkich przypadków aborcyjnych w Polsce, czyli aborcji eugenicznych, ale aborcja eugeniczna. Czy to Państwa nie dziwi, nie niepokoi? Eugenika, to określenie stało się znane dzięki Adolfowi Hitlerowi. To chyba Państwo rozumieją. I dziś 96% aborcji w Polsce to są aborcje eugeniczne, czyli aborcje na dzieciach, które mogłyby żyć szczęśliwym, zdrowym życiem poza łonem matki. Eugenika. To powód, dla którego mieliśmy Holokaust. Ta eugenika teraz toczy się tu. Co się stało z tym wnioskiem? Co się stało? Czy trafił do parlamentu? Czy na nim zagłosowano? Zachęcam, żebyście zabrali głos, mówili głośno, podjęli dialog z parlamentarzystami. Musi być głosowanie. Polacy chcą, żeby takie głosowanie się odbyło. Ale się nie odbędzie, jeżeli nie będą Państwo krzyczeć. Musicie się Państwo domagać głosowania nad ustawą kończącą praktykę aborcji eugenicznych w Państwa kraju. Tylu wspaniałych posłów mają Państwo. Wszyscy pracują dla Was. No nie jest odwrotnie. You have an election coming up. Niedługo są następne wybory. If you are pro-life, jeżeli jesteście za życiem, powinniście głosować wyłącznie za kandydatami, którzy bronią życia zawsze, w każdych okolicznościach, bez kompromisu. Aborcja. Cóż, to nie jest tak, że te milion aborcji w Stanach Zjednoczonych pojawiło się znienacka. To się wszystko działo w czasie, właśnie przez kompromisy. Kompromis musi się skończyć. I tylko Państwo możecie to zrobić. Tego macie się domagać, musicie się domagać. And of course, we can't just tell a woman not to have an abortion. We must be there to support tak, her. Że wystarczy powiedzieć kobiecie, just as this gentleman was saying, we must be there nie podejmuj decyzji aborcji. Tak jak pan mówił, trzeba kobietę również wesprzeć w tej kryzysowej sytuacji. Japończycy mówią, że kryzys to jest zarówno zagrożenie, jak i szansa. Każda krytyczna sytuacja, każda taka ciąża powinna być więc również szansą dla nas na niesienie pomocy, okazanie miłości czy wsparcia, zrobienia wszystkiego, by towarzyszyć w tej drodze tej kobiecie, która tak potrzebuje pomocy. Musimy też docierać do ojców. Wierzę, że jednym z głównych sposobów położenia kresu aborcji jest wzmocnienie ojcostwa. Musimy to również robić.
Tak, tak. Również modląc się przed szpitalami, klinikami aborcyjnymi, tam, gdzie zabija się te dzieci. Wiem, to nie jest łatwe, wiem, to czasami brzmi dziwnie. Wygląda, ale to nie jest tak, że my mamy się pławić w komforcie. My zostaliśmy stworzeni po to, żeby robić to, co właściwe. A ta właściwa rzecz sprawia, że czasami znajdujemy się w sytuacjach niekomfortowych. To właśnie ten czas. To właśnie ten moment, żeby domagać się sprawiedliwości, i stanąć za tymi, którzy nie mają głosu. Aborcja jest tak prosty środek, ponieważ ofiary nie mają tu głosu. Nie będziemy słyszeć, jak one płaczą, kiedy są zabijane w łonie matki. To wy musicie być ich głosem. And you must do it now. To wy musicie to zrobić. I to zrobić teraz. So bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy Ebi za to poruszające świadectwo. Szanowni Państwo, jeśli ktoś chciałby zadać Ebi pytanie, teraz jest czas na to, żeby zebrać pytania, które mogliście Państwo tutaj zapisać na kartkach. Bardzo proszę tutaj osoby, które pomagają mi przy organizacji konferencji, o to, żeby zebrały od Państwa pytania i Ebi na wybrane pytania teraz odpowie. Dobrze, bardzo proszę, w takim razie pierwsze pytanie zada ksiądz Halwa. Bardzo proszę. Ja chciałbym krótko coś powiedzieć. Bardzo dziękuję pani za wielkie świadectwo. Myślę, że nasze spotkanie powinno się przyczynić do, żeby apel skierować do posłów. Pamiętam, jak kiedyś byłem w Sejmie, kiedy poseł Nowacka prezentowała ustawę. Poszedłem do kościoła, gdzie była miesięcznica, wielu polityków przystępowało do Komunii Świętej i zagłosowali później w Sejmie za ustawą Nowackiej. Dlatego powinniśmy docierać do polityków, żeby nie było rozdwojenia jaźni. Niedawno w komisji sejmowej, w lekarskiej komisji sejmowej była debata na różne tematy i między innymi miała być dyskusja, tylko tego nie śledziłem, między innymi na temat taki. Trybunał Konstytucyjny uznał, że lekarz, który nie chce zabić dziecka ze względu z trzech tych podstaw prawnych, nie musi odsyłać kobietę do innego lekarza. Wymyślono sprytnie coś takiego, żeby poradnia lekarska mogła to zrobić i my nie wiemy, co dzieje się nieraz. Taki pakiet był duży i w tym tylko coś takiego, żeby i ten sam lekarz, który może prowadzić poradnię, skoro jemu nie można to zrobić, to on jako szef swojej poradni może to zrobić. Dalej, kiedyś w Szpitalu Świętej Rodziny była próba zabicia dziecka. Dziecko krzyczało, wołało o ratunek, czekali aż umrze. Ja zgłosiłem to do prokuratury jako popełnienie przestępstwa. Umorzono sprawę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bym bardzo prosiła o to, ażeby ewentualne wypowiedzi, zawsze zawierały pytanie.
skierujemy pytania do gościa. Czy już jesteśmy gotowi do tego, żeby pierwsze pytania zadać? Czy mogłam też prosić o to, żeby była osoba, która przetłumaczy te pytania? Dobrze, pierwsze pytanie, Abi, które widziałam. Czy bierzesz udział w modlitwach przed klinikami aborcyjnymi? I do. Tak. I, tak, biorę. Staram się jeździć do klinik aborcyjnych, tak często jest to możliwe. Modlę się tam za kobiety, które tam wchodzą, ale również, żeby zaoferować im wsparcie. Większość kobiet, które udaje się do tych klinik, żeby przeprowadzić aborcję, nie chcą tej aborcji, ale po prostu czują, że nie mają innego wyjścia. Dlatego ta idea pro-choice jest kłamstwem. Kobiety nie idą do tych klinik, mówiąc, cieszę się, bo będę miała aborcję dzisiaj. Kobiety chodzą do tych klinik, dlatego że czują, że nie mają innego wyboru. W związku z tym my mamy do czynienia z sytuacjami przed tymi klinikami, szpitalami, kiedy staramy się zaoferować im jakiś wybór. Kiedy one podchodzą do drzwi tych klinik czy też szpitali, nie będą miały innego wyboru. Nikt im tego drugiego wyboru nie zaoferuje. Kolejne pytanie. Jak pani może tak spokojnie mówić o swoich aborcjach? Czy Bóg dał pani przebaczenie? Czy wybaczyła sobie pani sama? Tak. No cóż, jedną z najcięższych rzeczy, z którymi musiałam się zmierzyć, kiedy odeszłam z kliniki, było wybaczenie sobie, zaakceptowanie wybaczenia Boga. Łatwiej jest powiedzieć, no cóż, Bóg mi wybacza, bo to Bóg, prawda? Bo On to robi, jest dobry, bo wybacza nam, jest przecież miłosierny. Ale zaakceptowanie tego wybaczenia było chyba najtrudniejszą częścią i to zabrało mi dużo czasu. Ale opowiadanie mojej historii przez ostatnie 10 lat pomogło mi jednak osiągnąć jakiś taki poziom uzdrowienia, wyleczenia się z tego. Wiem, rozumiem, że te dzieci, dwoje dzieci jest w niebie, że ja będę w stanie się z nimi spotkać i to daje mi pokój serca. Kolejne pytanie. Jakie konkretne sposoby wsparcia dla kobiet pani proponuje? Nie wiem do końca, co jest dostępne w Polsce. Natomiast w USA i w innych krajach są takie miejsca, które nazywają się Pregnancy Centers, ośrodki ciążowe. To są takie miejsca, które pomagają kobietom właśnie w kryzysowych sytuacjach. Ich drzwi otwarte są dla tych kobiet, które zastanawiają się nad aborcją, przedstawiają, jakie są opcje, dają im środki, pieluchy, ubrania, żywność i wszystko to, czego kobieta w takiej sytuacji kryzysowej może potrzebować. Są tam różnego rodzaju terapeuci, psychologowie, tak żeby pomóc kobiecie. To jest jeden ze sposobów pomocy kobiecie. Są też takie domy, wiem też, że w Polsce takie domy istnieją, dla młodych matek, nazywamy je macierzyńskimi. To jest dla kobiet, po pierwsze, które najpierw są w ciąży, potrzebują miejsca, gdzie mogłyby zamieszkać. To jest jeden ze sposobów wsparcia tych kobiet. Na pewno tam pracują też wolontariusze, na pewno potrzebują też wsparcia finansowego, żeby zaradzić różnym sytuacjom, które też mają miejsce w ich domu. Można też przekazywać im różnego rodzaju środki materialne, żeby im pomagać. To są dwa główne sposoby wsparcia, które oferujemy kobietom w USA i również myślę, że to by mogło sprawdzić się w Polsce. Słyszałam zresztą, że w Polsce takie ośrodki też są częściowo. Mamy też takie inicjatywy, które kierujemy do kobiet, które potrzebują wsparcia w trakcie okresu ciąży. Jest wiele też wsparcia dla sytuacji adopcji dla osób, które postanawiają urodzić dziecko, ale chcą oddać je do adopcji. Więc jest wiele różnych sposobów, których możemy użyć, żeby pomóc kobietom w sytuacji kryzysowej.
Ewi, kolejne pytanie. Czy twój proces z Planet Parenthood zakończył się albo na jakim jest etapie? I czy czujesz się bezpieczna w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, co robisz? Tak, poszłam do sądu, pozwałam do sądu Planned Parenthood. Oni chcieli też, żeby sąd zasądził wobec mnie taki środek zapobiegawczy, bym ja nie mogła mówić o tym, co tam widziałam, słyszałam, żebym nie mogła dzielić się moją historią. To oczywiście w systemie no, nie powiodło się, dzięki temu jestem tutaj, mogę opowiedzieć wam o tym wszystkim. Natomiast jest jeszcze sprawa, która toczy się przeciwko Planned Parenthood z powodu przestępstw ubezpieczeniowych. To trwa, nie wiem, czy to gdzieś będzie szło, czy jeszcze, czy nie, ale to jest na razie na etapie sądu federalnego. Czuję się bezpiecznie, nie, czuję się, to znaczy nie żyję w strachu, rzeczywiście dostaję pogróżki od ludzi czasami. Natomiast zawsze mówię, że Bóg nie dał nam ducha strachu, tylko odwagi i siły. Więc nawet kiedy takie pogróżki się pojawiają, to nie żyję w strachu. Wierzę, ufam, że Bóg będzie chronił mnie i mojej rodziny. Kolejne pytanie. Jak to możliwe, że już po 8 tygodniach od aborcji była Pani chętna do pracy w Planet Parenthood? To jest dobre pytanie, rzeczywiście. Nie do końca sama rozumiem, jak to się stało. Myślę, że no cóż, 8 tygodni poświęciłam na to, żeby poradzić sobie z tym. Byłam rzeczywiście zła na siebie, na to, że sama doprowadziłam do tej sytuacji. I był taki czas, kiedy byłam też zła na Planned Parenthood, ale myślę, że ta złość przesunęła się i potem byłam po prostu zła na siebie z powodu wyborów, które podjęłam. Miałam rzeczywiście problem z tą aborcją farmaceutyczną. Uważałam, że kobiety nie powinny brać tych tabletek. Nawet kiedy pracowałam w klinice, starałam się kobiety odwieść od tego procesu, żeby raczej podjęły się aborcji chirurgicznej, która przecież wcale nie jest moralnie lepszym rozwiązaniem. Ale czułam, że pomagam kobietom, przekonując je do tego, by one tych tabletek nie brały i poddały się zabiegowi chirurgicznemu. Następne pytanie. Co dziś dla Ciebie znaczy być kobietą? Jaka jest rola kobiety w życiu rodzinnym czy w życiu Kościoła? No to jest dosyć szerokie pytanie, muszę powiedzieć. Chyba dużo czasu by mi potrzebowało, potrzebowałabym, żeby na nie odpowiedzieć. Cóż, kobiety oczywiście odgrywają bardzo ważną rolę w Kościele, odgrywają bardzo ważną rolę w rodzinie. Kobiety mają ten dar rodzenia dzieci. Potem zajmowania się tymi dziećmi. Jest to niesamowite powołanie, do którego jesteśmy wzywane. Kobiety zawsze odgrywały bardzo ważne miejsce w Kościele. Proszę spojrzeć na Chrystusa. Przecież jego pierwszym apostołem to była Maria Magdalena. Najpierw jej się przecież objawił, prawda? Objawił się kobietom po zmartwychwstaniu. Przede wszystkim Maryja odgrywała niesamowitą rolę w jego życiu, matka jego, więc po prostu kobiety odgrywają bardzo ważną rolę w Kościele i w domu też. Bóg dał nam pewien wzór rodziny, stworzył taki wzór rodziny i to jest coś, co my powinniśmy zdecydowanie dalej realizować, wdrażać. Kolejne pytanie, myślę, że ciekawe. Jak mężczyźni mają pomóc kobietom w sytuacji tak zwanej nieplanowanej ciąży? Jaka byłaby ich rola? Nie pytam w kontekście konkretnego mężczyzny, którego kobieta jest w ciąży, tylko w ogóle o roli mężczyzn w obronie życia poczętego. Um,
Mężczyźni mają ogromnie ważną rolę do odegrania w życiu kobiety, w szczególności kiedy dochodzi do nieplanowanej ciąży. W większości kobiet, które trafiły do naszych klinik, trafiały, powiedziałabym, gdyby jakiś mężczyzna w ich życiu powiedział: słuchaj, nie musisz poddawać się aborcji, razem sobie poradzimy, pomogę ci, chcę być ojcem, to te kobiety nie poddałyby się aborcji. Ale ponieważ mężczyźni milczeli w naszej kulturze, to te kobiety czuły się samotne, a samotność i taka kruchość to podstawowy powód, dla którego kobiety poddają się aborcji. One czują, że zostały porzucone przez mężczyzn w swoim życiu i to jest właśnie to ogromne niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo feminizmu, świeckiego feminizmu. Mówi się mężczyznom, że oni już nie mają głosu w życiu rodziny, w życiu kobiety, którą kochają, i nie tego Bóg nas uczył o rodzinie. Mężczyźni mają do odegrania bardzo ważną rolę w stworzeniu każdego dziecka, więc mają jak najbardziej prawo do głosu w sytuacji obrony życia ich dziecka. Kolejne pytanie. Jak pani się odnosi do ewentualności karania kobiet? Czy kobiety mają mieć, czy powinny mieć zapisaną w ustawie odpowiedzialność karną za wykonaną aborcję? Uważam, że powinna być jakaś kara w przypadku kobiet, które dokonują aborcji. Uważam, że bardziej surowe kary powinny być wymierzane lekarzom, którzy przeprowadzają aborcje. Bardzo często kobieta dąży do aborcji, bo jak mówiłam, czuje się sama, przerażona. Jednocześnie uważam, że powinna być też jakaś taka kara dla kobiet. Uważam, że bardziej surowa kara powinna być orzekana w sytuacji tych, którzy świadczą te usługi. Czy w Stanach Zjednoczonych kobiety są informowane, w jaki sposób przebiega aborcja w trzecim semestrze, czy jest to ukrywane? W trzecim trymestrze oczywiście. For the women who are... W przypadku kobiet, które poddają się aborcji, myślę, że ogólnie rzecz biorąc w ogóle wszystko się ukrywa. Nie przekazuje im się zbyt wielu informacji. Ruch pro-life robi co może, by informować ludzi o tym, jak wyglądają aborcje w trzecim trymestrze i z czym się wiążą. Niestety, pewne kobiety mają aborcje w trzecim trymestrze w USA. Szacujemy, że około 15 000 aborcji co roku zostaje przeprowadzanych w trzecim trymestrze. Nie sądzę, żeby te kobiety w pełni wiedziały o tym, co się wydarzy. Na pewno nie przekazuje im się informacji o tym, co się stanie z dzieckiem. Które stany dzisiaj są bardzo proaborcyjne, a które dążą do tego, żeby wprowadzić pełną ochronę życia poczętego? I czy uważasz, że twoje świadectwo również wpływa na zmianę postaw Amerykanów w tej kwestii? No cóż, mam nadzieję, że moje świadectwo ma wpływ na naszą kulturę. Na pewno o to się modlę od samego początku. Mam nadzieję, że film ma wpływ na kulturę. Wydaje mi się, że wielu ludzi wspiera aborcję, bo nie wie, co to jest aborcja. Oni nie widzieli, co się dzieje z tym dzieckiem w łonie matki. To jest ta cicha ofiara. W związku z tym chodzi o to, żeby pokazać ludzkość dziecka i co się dzieje z tym dzieckiem w trakcie aborcji. Mam nadzieję, że to zmienia debatę, otwiera nowy dialog w naszej kulturze i zmienia też tą kulturę. Um,
kwestie związane z, które stany dzisiaj tak, yes. dążą do wprowadzenia pełnej ochrony, a które jednak mocno trzymają się tego, że można zabijać dzieci na każdym etapie. W tej chwili mamy 11 stanów w USA, które zezwalają na aborcję w trzecim trymestrze bez względu na powód. Nie trzeba być mieszkańcem tego stanu, żeby uzyskać prawo do takiej aborcji w trzecim trymestrze, więc wiele kobiet lata po kraju przemieszcza się, żeby poddać się tej aborcji w trzecim trymestrze. Ustawodawstwo, które zostało podjęte przez nasz najwyższy sąd w 1973 roku, który zalegalizował aborcję, to jest Roe przeciwko Wade. Ta sprawa pokazała stanom w USA, że mogą decydować, czy ich stan zezwoli na aborcję w trzecim trymestrze, ale też niekonstytucyjny jest zakaz aborcji w pierwszym i drugim trymestrze. To jest właśnie wynik tego wyroku. Więc w tej chwili jest kilka stanów, Alabama, Georgia, Kentucky, Ohio, wiele różnych stanów, około 15 stanów w USA, które starają się przyjąć przepisy, które zakazałyby aborcji od momentu, kiedy w łonie matki można wyczuć bicie serca, czyli to jest 18 dni od poczęcia. Wszystkie aborcje mają miejsce po 18 dniach. To by tak naprawdę wprowadziło całkowity zakaz aborcji. Te przypadki rzeczywiście zrealizowały się w tych poszczególnych stanach, przyjęto takie przepisy, ale w tej chwili te sprawy trafią do Najwyższego Sądu i to Sąd Najwyższy będzie decydował, czy to prawo konstytucyjne do aborcji zostanie zmienione, czy można pozwolić stanom, by one decydowały o tym, czy aborcja w pierwszym, drugim trymestrze jest dozwolona. Dlatego właśnie ponowny wybór naszego prezydenta Donalda Trumpa jest bardzo ważny dla kolejnych 4 lat. Jesteśmy przekonani, że sędziowie sądów najwyższych będą zastąpieni w przeciągu najbliższych 4 lat. Sędziowie Sądu Najwyższego sprawują swój urząd do końca życia, albo muszą przejść na emeryturę sami z siebie, albo umierają. I to przez najbliższe 4 lata najprawdopodobniej 2 sędziów odejdzie. I bardzo ważne jest to, żeby żeby Donald Trump miał możliwość mianowania sędziów pro-life w Sądzie Najwyższym. I to jest jedyny sposób, który pozwoli nam na odwrócenie skutków wyroku Roe versus Wade. Jak to możliwe, że dopiero po 7 latach pracy w klinice zobaczyła Pani, jak wygląda aborcja? Przecież zanim została Pani dyrektorem kliniki, zapewne przeszła Pani przez wszystkie szczeble kariery w klinice, wszystkie albo przez większość stanowisk. Przynajmniej tak jest to pokazane w filmie. So as I described, jak już opisywałam wcześniej, użycie USG w trakcie zabiegu aborcyjnego nie jest powszechne. To nie jest coś, co robi się typowo w klinice aborcyjnej. W związku z tym nigdy nie widziałam aborcji przy użyciu USG, nigdy nie widziałam dziecka, które jest zabijane na ekranie USG, maszyny USG w trakcie aborcji. Po raz pierwszy w moim przypadku tego rodzaju zabieg aborcyjny był przeprowadzony w mojej klinice. W swoim wystąpieniu wspomniała Pani o polskich położnych i pielęgniarkach, które przekazują świadectwo topienia dzieci w formaldehydzie po aborcji. Czy wiadomo Pani, czy te osoby zgłosiły owe przypadki do prokuratury? Wiem, że przynajmniej jedna z tych pielęgniarek rzeczywiście rozmawiała z kilkoma posłami, ale nie sądzę, żeby cokolwiek z tym było zrobione i nie sądzę,
żeby jakaś sprawa została wszczęta. Wydaje mi się, że teraz nadzieja jest taka, że jeśli ta historia trafi do społeczeństwa, jeśli media będą wystarczająco odważne, żeby to opublikować, ogłosić, opisać, to że coś zostanie zrobione i że te szpitale, że wytoczy się im procesy. To nie jest tylko jeden szpital. To jest coś, co jest powszechnie stosowaną praktyką w całym kraju. Czy w Stanach Zjednoczonych jest nauka w koledżach na temat naturalnego planowania rodziny dla nastolatków? Może gdyby edukacja była w ten sposób prowadzona na etapie, kiedy człowiek jest młody, nie dochodziłoby do nieplanowanych ciąż i tym samym można by było zapobiec bardziej aborcjom. Nie mamy takiej nauki dotyczącej naturalnego planowania rodziny w szkołach. Nie mamy, ale realizowane są programy edukacji seksualnej, które wdrażają kliniki aborcyjne i Planned Parenthood. I takie programy edukacji seksualnej zaczynają się już w przedszkolach, czyli kształtuje się dzieci już w bardzo wczesnym wieku do tego, żeby były aktywne seksualne, do używania antykoncepcji i stąd jest tyle przypadków chorób przenoszonych drogą płciową w Stanach Zjednoczonych. Ta kontrola urodzin to jest taka fałszywa obietnica bezpiecznego, wolnego seksu. Stąd właśnie takie problemy ze zdrowiem, stąd tyle chorób przenoszonych drogą płciową w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego dzieciom mówi się, że seks to jest coś absolutnie okej, że jeżeli tylko mają na to ochotę, to bardzo proszę. Właściwie tego się ich już uczy w szkołach. Mamy instrukcje dotyczące naturalnego planowania rodziny. W parafiach są kościoły, które proponują takie nauczanie, natomiast w szkołach są to przede wszystkim programy zdominowane przez kliniki aborcyjne. Również organizowane marsze życia. Kto organizuje takie marsze? Jak dużo ludzi w nich bierze udział? Czy mają poparcie ze strony jakichś sił politycznych w Stanach Zjednoczonych? Jeśli tak, to jakich? Rzeczywiście mamy taki marsz życia, który ma miejsce co roku w Waszyngtonie, mniej więcej w momencie, kiedy przypada rocznica legalizacji aborcji w USA. Jest organizacja non-profit, która nazywa się March for Life, czyli Marsz dla Życia, i to oni organizują taki marsz. 400 do 600 tysięcy ludzi bierze w nim udział każdego roku. Takie są statystyki. Uważam, że pro-liferzy powinni się gromadzić, budować strategie, kontaktować się ze sobą. To jest taka możliwość. W ten sposób też zyskujemy jakieś pokrzepienie, zachętę do działania. W Stanach Zjednoczonych ma się czasami takie wrażenie, że to jest wołanie na puszczy, że się samemu walczy o tę sprawę. Stąd ta okazja, ten marsz na rzecz życia jest ważnym momentem takiej wzajemnej zachęty. Oprócz tego są marsze stanowe. W Teksasie, gdzie mieszkam, też takie marsze są organizowane, gdzie od 5 do 10 tysięcy uczestników bierze udział. Natomiast ten krajowy marsz to jest od 400 do 600 tysięcy uczestników. Są oczywiście grupy polityczne, które biorą udział w marszu również w sposób aktywny. W tym roku po raz pierwszy prezydent Trump przemawiał na Marszu dla Życia. To pierwszy przypadek, kiedy urzędujący prezydent zabrał głos podczas Marszu Życia w historii. Każdy pro-life'owy prezydent był zapraszany wcześniej, ale żaden z tego zaproszenia nie skorzystał do tego roku, więc to było bardzo ważne wydarzenie. Abby, w jaki sposób wspierać tych, którzy
dokonali aborcji, którzy zabili nienarodzone dziecko, matki, ojców, lekarzy. W jaki sposób można wspierać tych ludzi? Jak rozumiem, tu również w Polsce są grupy, które organizują takie rodzaje rekolekcji czy refleksji dla kobiet, które dokonały aborcji. Organizacje wspierające takie kobiety w dochodzeniu do zdrowia, do siebie. W Stanach Zjednoczonych też są takie programy dla ojców, którzy byli zaangażowani w aborcję. Nie wiem, czy Polska ma takie programy. Wiem, że w Stanach one są dostępne. Sama prowadzę organizację w Stanach Zjednoczonych, której misją jest wsparcie pracowników klinik aborcyjnych w odejściu z pracy i w dołączeniu do pro-liferów. Mamy również dla nich taki program rekonwalescencji dla tych ludzi, dochodzenia do siebie, uzdrowienia tych ludzi. Chcielibyśmy, by taki program również ruszył w Polsce. Czy spotyka się pani z lekarzami i mówi do nich o swoich doświadczeniach? I jakie, jeśli tak, to jakie, z jakimi reakcjami się pani spotyka? Tak, spotykam się z lekarzami, całkiem sporo czasu spędzam na spotkaniach z pracownikami służby zdrowia, również głównie z lekarzami. W większości przypadków są to ludzie, którzy opowiadają się za życiem, więc zgadzają się z tym, co mówię. Nie miałam natomiast zbyt wiele szans rozmowy z lekarzami, którzy są pro-choice, ale kilka razy mogłam z nimi porozmawiać. Ciekawe, ponieważ ci lekarze, którzy dokonują aborcji, zarabiają bardzo duże pieniądze w Stanach. To jest naprawdę lukratywna działalność. Za każdym razem, kiedy z nimi rozmawiam, nie zaprzeczają, że aborcja jest czymś barbarzyńskim. Nie mogą zaprzeczyć, jak potwornym, złowieszczym to jest zabiegiem i że to jest rzeczywistość, ale odpowiadają w rozmowie ze mną, że dopóki aborcja jest legalna, to będę ją przeprowadzał, będę ją przeprowadzała. Większość z tych lekarzy przede wszystkim dba o pieniądze, stąd właściwie cały czas tę aborcję przeprowadza. Nie dlatego, że chce pomóc kobietom, tylko dla pieniędzy. To, szanowni państwo, serdecznie dziękujemy Ebi za zadane pytania. Wiem, że część z państwa zadała też pytania na kartkach, niektórych nie przeczytałam, ponieważ dotyczą one zupełnie naszego porządku prawnego i spraw legislacyjnych, które toczą się przed Sejmem i nie jest to, nie są to pytania, na które Ebi jest jakby właściwa do odpowiedzi. Czy ja mogę jeszcze jedno pytanie zadać? Starałam się na koniec. Natomiast starałam się zadać wszystkie pytania, które były mi przekazane. Serdecznie dziękuję. W takim razie ostatnie pytanie zadać do Abi, bo ja mam pytanie o politykę w Stanach Zjednoczonych też, takie nie konkretnie o Polskę. Natomiast pani Kaju, ja to rozumiem, natomiast formuła była taka, że przekazujemy pytania na kartkach. Ale ja przekazałam, mogę zadać pytanie. Nie mogę w tym momencie uczynić wyjątku od tej zasady, ponieważ zaraz by się nasza dyskusja przeistoczyła w długą debatę, a na to nie ale mamy nie, czasu. Ja chcę tylko zadać można jedno pytanie o stosunek pro-liferów do Trumpa w kontekście tego, że on popiera na przykład ruch LGBT. Czy to mogłaby Abi wytłumaczyć? Bo to jest taka rzecz, która tutaj w Polsce była dosyć głośna, kiedy on w czerwcu ubiegłego roku poparł czerwiec jako miesiąc dumy gejowskiej, a później jakby był wynoszony na piedestał pół roku później, kiedy mówił na Marszu dla Życia. Dlatego jakby moje pytanie jest takie, w jaki sposób pro-liferzy w Stanach Zjednoczonych, jaki jest stosunek generalnie sił takich pro-life i prorodzinnych do Donalda Trumpa w kontekście kampanii, w kontekście tych dwóch wydarzeń, które są ze sobą totalnie sprzeczne? Konferencja dotyczy pomocy matkom, które znajdują się w ciąży w sytuacji kryzysowej, także to wychodzi poza
zakres, poza zakres nasz tematyczny konferencji. Teraz, Szanowni Państwo, będzie możliwość, żeby zrobić sobie jeszcze z Ebi krótko zdjęcie, ewentualnie zapytać o coś bezpośrednio. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję i podziękujmy Ebi serdecznie. Szanowni Państwo, jeszcze tylko powiem, że 22 marca jest Narodowy Marsz Życia, na które tutaj organizatorzy serdecznie zapraszają. Marsz Życia będzie w Warszawie, rozpocznie się o 11:00 mszą świętą w Archikatedrze Warszawskiej. O 12:30 jest wymarsz z Placu Zamkowego, 22 marca.